A więc witam wszystkich serdecznie, z tej strony Serbix. Witam w kolejnym odcinku na moim kanale, witam was już w odcinku trzecim podkarpackiego rolnika, oczywiście sezon drugi. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się sprzedażą pszenicy oraz jęczmienia. Jak widzicie, tutaj u Stacha się ugadałem z nim, że właśnie dzisiaj sprzedaje jęczmień i pszenicę. Jak tutaj mi ten gostek, tutaj pan, jak on miał tam na imię? Jak mi pan Franciszek mi tutaj wykosi, to pojadę właśnie sprzedać. Także jak widzicie, dzisiaj zaczynamy sobie z pola. Mamy pełną przyczepę pszenicy. Więc dzisiaj będzie 30 grubo w transporcie. Polecimy szybko sprzedawać te właśnie pszenice, żeby zarobić na tą prasę. Ponieważ jak nie wiecie, nasze kury mają już tutaj full opcji, full żarcia. Więc im więcej nie trzeba. A mi jednak ta kasa właśnie przydałaby się bardzo. Więc jedziemy szybko sprzedawać pszenicę. Jak na razie pszenicę. Później jęczmień. Jeśli uda nam się go skosić w ogóle w tym odcinku. Jeszcze zostało mi do skoszenia. Tutaj mam chyba trzy pola zostały nam do skoszenia oprócz tego jęczmienia. Ale coś jest światła, żeby nie było, że jedna policja. Policja robi jechać, co będzie wtedy? Przypowiedział. Dobra, więc ja sobie jadę tutaj. Pasowałoby coś jakoś, może miniaturkę. Teraz może jakieś zdjęcie zrobimy. Że 30 w transporcie. Bo dzisiaj tak właśnie będzie. 30 w transporcie będzie cały czas latać głównie. Czekajcie, tutaj sobie jadę. O, dobry, tam jedzie jakiś pan, ale on mnie tu puści. Czekajcie, może tutaj by taką miniaturkę zrobił. Niech tego pana tutaj przepuszczę, bo będzie się pewnie denerwował. Jedź pan. Dobra, to sobie cofnę. Postaram się bynajmniej cofnąć. Ale kurde, nie jest takie łatwe. Kurna, kolejny jedzie. Prawie co, tu sobie wjadę na tą kogoś łąkę. Ja sobie nakręcę po prostu. O ludzie. Panie! Pan głupi? Gdzie co za debil, kurde, przytrąbiłbym ja. Ja pierdolę. 30 do rozwalona. Dobra, szybko, póki nic nie jedzie. Teraz tu się auta zlecą i teraz będzie przypał. O, ale piękny fotografia będzie. Jeszcze tak od tyłu szybko zrobimy kłotę jedną. Elegancko, dobra. Szybko jedziemy, bo tam Stachu się jeszcze rozmyśli. Jezu, betoniarnista jedzie. Ja tym bardziej przyspieszam. Tutaj tego Stacha muszę szybko jechać, bo jeszcze się rozmyśli chłopi. Już mi tutaj cenę tak gównianą da za tą pszenicę. A ja, no na razie jest pod 1200, więc no, muszę ją sprzedać jak najszybciej. Czekajcie, gdzie to się jechało? Jeszcze chyba tam jeszcze. Że tutaj migacza włączę. O Jezus, matko bosko, panie! Tylko by tej szczepki tutaj nie rozgnieć. Dobra, wiecie co? Zaraz sobie na pobocze. Ten sobie tutaj betoniarką przejechał. Jedź. Dobra. Ten to leci tu betoniarką, my niestety jedziemy maksymalnie 26 na godzinę. Ale no, niestety więcej 30 nie pociągnie. Ta 60 już. Więcej 30 nie pociągnie. Niestety. No ale. Dobra i to. Nie. Mam już 5 minut odcinka. Także ten.
Także ten. Co, czekajcie, gdzieś tutaj się skręcało. Tutaj? A, tutaj, kurde. Jako, nie wiem, tutaj dawno nie byłem. Bo tutaj w ogóle tutaj nie byłem. Tutaj w ogóle się z tym gościem tutaj poznałem. To jest ten. Więc to wiecie. Tak, tam te książki telefoniczne i w ogóle. Wiecie, może tak nie będziemy zapierdzielać, bo tu jeszcze raz. O, ten ma być 30. Jeszcze ma. Takim, taką, tą 30 taki gruber uciągnie? A co? Znaczy, o, widzicie, tutaj trochę już ma tego, tej pszenicy. W ogóle. Ja tu może jakoś tak wcofnął, w miarę. Chociaż jakoś, gdybym pasowało, to jakoś cofnąć. By tutaj ładnie to wykiprować. Ustawię tak, nie. Tak, o. Żeby tylko burt nie pogiąć, nie? To jest kurde. Dobra. Wiemy. Czy my tam dostaniemy hajsu? Na razie tam ładnie sypie. Jak będziemy mieć na tą pracę te 20 tysięcy, to będzie już sukces, nie? Siedemset, no i elegancko. Ja teraz muszę jakoś nawrócić tutaj. 3700 jest dobrze. Elegancko tutaj dostaliśmy od Stacha. Więc szybko jedziemy ten, jedziemy jeszcze po te przyczepy nasze. Całe zboże, bo jeszcze nie jest zebrane. Czekajcie, tylko krzyknę, że zaraz tutaj przyjadę. Stachu! Jak coś, zaraz tu przyjadę z powrotem. Dobra. Usłyszał, nadzieję. Także ty daj gazu, szybko jedziemy z powrotem, nie? Jak widzicie, kurde, bez świateł jeżdżą, to się nie wiem, czy się nie boją tych policji, czy co, czy tym policja nie jeździ. Ja na przykład w wszelkim wypadek sobie włączyłem światła, bo mam, to czemu by ich nie używać? Szczepy też są podłączone, wszystko na kablu ładnie. Więc ten. Szybko pojedziemy sobie z powrotem. Mam nadzieję, że tamten gość tak już wykosił naszą pszenicę. Więc no zobaczymy. Czekajcie, muszę tutaj coś odpisać pewnej osobie. Dobra, już jest gitara. Mamy już prawie 10 minut, a zrobiliśmy tylko jeden transport. Bo jest, znowu betoniarka jedzie. Bany. Dobra, my jeszcze jedziemy dalej. Nie ten zjazd. Tutaj mamy, no jeszcze troszkę drogi zostało. Więc no. Więc dobra, pojedziemy. Jedziemy, jedziemy. Tak widzicie, ludzie jeżdżą, kurde. Ludzie jeżdżą jak porąbani teraz. Macie, a my tu rzucam, widzicie. Także tu mam moje, tu jest moje pole tutaj ze słonecznikiem i to jest, czekajcie. Tutaj jest jeszcze moje soją, znaczy z lubinem. Więc gitara. Szybko lecimy na ten, na to pole. Także dzisiaj taki odcinek bardziej transportowy. Taki będziemy jeździć, sprzedawać tutaj właśnie. Sprzedawać. No to pszenicę, nie? Jest cena, to będziemy sprzedawać jak najwięcej.
Czekajcie, co? Ja sobie stanę na awaryjka chwilę. Trzeba sprawdzić, tamten kostek już wykosił. O Jezu, tutaj do fuzji wpadłem. O matko. Czekajcie, bo tutaj... Aha, no to nie jeździ. A nie, ja ci za... stanie nie płacę. Więc kurde... Garni pan dupę i ten... Rób pan. Dobra, wiecie co? Tutaj chyba trzeba będzie obkosić ręcznie. Z tego co mi się tutaj wydaje, bo tutaj kurde takie widzicie... Drzewa rosną, takie haszy to są ogólnie. Aż mnie... Troszkę przycięło farminga, ale to nie szkodzi. I ten, i tutaj będziemy musieli chyba jakoś objechać. O! O jest kurwa. A, bo tu drzewo stoi. Tutaj bizona pogieni, ale tam się nie stało chyba. Tak, się sami to bizon ledwo już chodzi. Jeszcze tutaj przed bizonem, przed Ursusem. Przed 60 będziemy musieli chyba jeszcze remont bizona zrobić, tak mi się coś wydaje, bo... Kurde, jest ciężko. Patrzcie, patrzcie na to. Patrzcie, to nie jest piękne. Czy to nie jest piękne? No... Dobra. Palimy szybko tego, tą ziechę i jedziemy ten. Tą pszenicę, bo to... Ma czasu. Czasu, nie ma czasu normalnie, nie ma czasu. Żeby tą prasę tylko kupić. I już będę spokojny, nie? Jeszcze na razie... No nie mam jakiejś prasy upatrzonej, nie mam, ale prawdopodobnie będę kupował jakąś sipmanową z fabryki. Prosto, więc z tego. No zobaczymy, takie nowe koło prasy. Koło 20 tysięcy chodzą, więc niestety no troszkę będziemy musieli zapłacić. Ale tam szkodzi, to tam. Mamy kasę, to kto nam zabroni. Dobra, jest ten gościu, tam jest. Także dzisiaj mi się wydaje, że tylko jeszcze ten transport zrobimy i będziemy kończyć chyba. Ponieważ no troszkę by taki transport jeden zajął na 12 do 13 minut, więc kurde. Dobrze, taki wynik średni bym powiedział, no, ale to wiecie, jednak tylko 30 jest. Też nie będzie lecieć nie wiadomo ile. Zobaczymy jeszcze czy ma tu jakieś... Czy muszę jakieś pole tutaj wapnować. Jedno. Dwa. Trzy. Panie! Kurde mać, czekaj. A nie, tu jeszcze zostało, z tyłu. Halo, co jest? Nie widzisz pan, czy to... Jeszcze będziemy musieli wapnować, ale to jeszcze raczej po żniwach będziemy sobie lecieć z wapnem. A nie, poczekajcie, bo muszę przecież pozbierać tą słomę, kurde mać. Nie wiem czasu, jakby może kredyt wziąć, chociaż no nie, kredyt raczej nie, nie będę brał kredytu na prasę. Przesady. Kredyt to już tak się bardziej ciągnie, pasowało już, nie? No to już tak, ale na prasę nie. Jeszcze prasę tam jakoś uzbieramy ten hajs, nie? Także kurde, jeszcze będę musiał inwestować w tej bizona. Jak widzicie, coraz wolniej już to rusza. No ja się nie dziwię, jak on już tyle robił na tym gospodarstwie, jeszcze u wujka, no to wiadomo. Wiadomo, że już będzie trochę zryty. Chyba czekajcie, zobaczymy. A, na razie tam jeszcze pół zbiornika chyba widzę. Gitara tam jeszcze jakoś... Jeszcze może zdążymy coś zrobić. Jakby się tutaj wszystko się kurde kręci, to niestety, no bo zasłon nie ma. Znaczy tych osłon na tej wszystko te cieczkarnie i w ogóle paski, więc trzeba uważać, bo to wiecie, chwila nieuwagi i może się to źle skończyć dla mnie.
dla wszystkich tutaj, którzy będą przebywać w pobliżu, więc no, trzeba uważać po prostu. Dobra, tutaj puścimy jeszcze, niech on tutaj sobie dokończy. Pytanie. O! Co tu się stanęło, aż kombajn podskoczył? Co on tam, kurde, gazuje, czy co, że aż kombajn podniosło? Nie, no elegancko, kurde, jak to wygląda, fajnie. Dobra, lecimy po 30. Gdzie 30 klikocze, nieźle. Czekaj, tak jak... Dobra, to dobrze, na wolnych obrotach była, to przynajmniej i ten... Najmniej... Jakoś tu dał radę, nie? Gdzie on to ma teraz rurę, co z drugiej strony ma rurę, ale czy nie, panie, to nie, strony. Dobra, także ja chyba zrobię teraz cięcie i po prostu będzie, zobaczymy się na, już na skupie. Ponieważ to będę musiał czekać jeszcze troszkę. Sobie poczekam, że każę 30 i będę sobie czekał w kabinie, aż tutaj gościu napełni zbiornik, więc widzimy się za chwilkę.